Radio Wnet, www.wnet.fm. Godzina 9.17, to jest poranek Wnet z Zielonej Góry. To jest, proszę Państwa, trzeci dzień naszej radiowej trasy. Wracamy do źródeł. To jest poranek Wnet ze słonecznego miasta. Niebo nad nami bezchmurne, a w studiu są goście, kolejni goście. Pan Jacek Budziński, samorządowiec, historyk, nauczyciel z Zielonej Góry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. I pan Rafał Jaszczyński, proszę wziąć sobie drugi tutaj mikrofon, jest społecznik. To będzie dobrze, jak tak pana określa, tak, takim XIX-wiecznym określeniem. Oczywiście, to jest związane ze sportem, bo jestem trenerem pływania, także witam serdecznie radiosłuchaczy i pana redaktora. I teraz jeszcze wrócimy do historii. Była już mowa dzisiaj o historii tej najnowszej, o tej historii polskiej Zielonej Góry, o polskim powrocie tutaj na tę ziemię, o różnych skomplikowanych sprawach z okresu PRL-u, o wydarzeniach zielonogórskich. Ale cofnijmy się teraz głębiej, cofnijmy się do tych czasów, skąd w ogóle Zielona Góra się wzięła. Ktoś mi zadał wczoraj pytanie, skąd ta nazwa Grünberg i dlaczego akurat zielona ta góra? Grünberg to odpowiednik niemieckiej i polskiej nazwy Zielona Góra. Badania archeologiczne wykazały, że u podnóża wzgórza Winnego na końcówce dzisiejszej ulicy Podgórnej istniała polska, trzeba powiedzieć polsko-słowiańska bardziej osada i wkrótce na tej ziemi przybyli osadnicy niemieccy, flandryjscy, przejęli tą nazwę i miasto rozpoczęło rozwój. Początkowo stawiano przede wszystkim na tradycje winiarskie. Całe miasto utrzymywało się z upraw winogron, które przerabiano później w miejscowych punktach. Właściwie trudno było spotkać jakikolwiek fragment Zielonej Góry niezwiązany z winiarstwem. Dopiero rewolucja przemysłowa zmieniła profil gospodarczy miasta. W tak zwanym międzyczasie ono przeszło z rąk polskich w ręce czeskie, później w ręce niemieckie. To jest takie miasto, które właściwie w tym miejscu Europy zaliczyło chyba wszystkie możliwe panowania. W momencie, kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, dosyć dynamicznie przemysł wszedł do Zielonej Góry. Tutaj postawiliśmy przede wszystkim na tradycje związane z produkcją materiałów. Powstał olbrzymi kompleks. Dzisiaj jest to Focus Mall, obiekt handlowy, ale kiedyś była to olbrzymia fabryka wełny, tkanin. Ale także postawiliśmy na produkcję metalową. W okolicach dzisiejszego dworca PKP powstał olbrzymi zakład Georga Boichelta, po wojnie przejęty przez władze polskie i funkcjonował długie lata jako zastal. Do tego jeszcze Zielona Góra specjalizowała się w zakresie przerabiania już przemysłowego produktów winiarskich. Powstały tutaj zakłady produkujące i winiaki, i koniaki, także można powiedzieć, że ten rozwój Zielonej Góry w epoce postindustrialnej już był taki typowy dla okolicznych miast. A kiedy pan uczy w szkole tutaj o Zielonej Górze? Ja wiem, że uczy pan przede wszystkim o historii Polski, historii Europy, historii świata, ale kiedy pan uczy o tej historii lokalnej? Jak pan opowiada o tej historii potomkom osadników, którzy przyszli tutaj przecież na nie swoje ziemie, przyszli, zajęli czyjeś domy, czyjeś miejsca, czyjeś cmentarze. Jak pan opowiada to dzieciom, że ta ich, to jest też ich historia, te poniemieckie budynki, te niemieckie historie, niemieckie cmentarze? Znaczy, w ogóle Zielona Góra, panie, także ma olbrzymie szczęście, dlatego że właściwie uniknęła jakichkolwiek zniszczeń wojennych. A 13-14 lutego, kiedy oddziały Armii Czerwonej stanęły u próg Zielonej Góry i na wzgórzach koło Raculi, jest to miejscowość oddalona od Zielonej Góry raptem 2-3 km. Armia Czerwona rozstawiła artylerię. Ówczesny proboszcz Georg Gottwald, proboszcz dzisiejszej konkatedry, wyszedł na rogatki miasta, spotkał się z dowódcą batalionu zwiadowczego Armii Czerwonej i po prostu powiedział mu, że miasto nie jest bronione. Rosjanie odstąpili od ostrzałów, wkroczyli do miasta. No i przez cały okres komunizmu ta data 13-14 była obchodzona jako wyzwolenie Zielonej Góry. No to oczywiście nie było żadne wyzwolenie Zielonej Góry, tylko po prostu Armia Czerwona zajęła niemieckie miasteczko i wkrótce zresztą osadnicy niemieccy, mieszkańcy zaczęli wracać do tego miasta, bo właściwie aż do czerwca nie było wiadomo, czy Zielona Góra zostanie w obrębie państwa polskiego, czy nie. Dopiero w czerwcu, na początku, pierwszy polski burmistrz, pan Sobkowiak, przejął w imieniu władz polskich władzę od komendanta wojennego Armii Radzieckiej. Rozpoczęła się era już polskich rządów i systematycznie zaczęli tutaj spływać osadnicy. Osadnicy z Zabuga tak zwani, ale także mocna ekipa przyjechała, że tak się wyrażę, z Wielkopolski. Więc to miasto
składało się w przypadku początkowego swojego okresu funkcjonowania po II wojnie światowej z takiego konglomeratu Polaków z różnych części przedwojennej Polski. I dopiero teraz możemy mówić, że obecne pokolenia są takie już, które mogą mówić, że są ich tutaj korzenie. Natomiast ja zawsze staram się wytłumaczyć, że przejęliśmy niemieckie miasto, wróciliśmy tutaj na swój sposób do macierzy, bo to była, tak jak już wspomniałem, słowiańska osada, że trzeba pamiętać o tej niemieckiej kulturze, nie możemy zachować się jak barbarzyńcy, że trzeba zadbać o te pozostałości. I powiem panu, panie rektorze, że sam osobiście pamiętam, jak na przykład wyburzano niektóre kwartały niemieckich kamienicze, chociażby pod jeden z hipermarketów, to z Niemiec przyjechała wycieczka tych Niemców, którzy tutaj w 1945 roku mieli po kilkanaście lat, musieli opuścić to miasto zgodnie z ustaleniami konferencji pokojowych i wiedząc, że za chwilę budynki, w których się urodzili, w których mieszkali, zostaną zniszczone, postanowili jeszcze raz je odwiedzić, chociażby po to, żeby się sfotografować. Właśnie chciałem zapytać o to, czy częste są te wycieczki, czy przyjeżdżają tutaj ci dawni zielonogórzanie, czy w ogóle istnieje coś takiego, jakieś ziomkowstwo zielonogórskie? Nie, o tym nie słyszałem, natomiast wiadomo, że no, czas płynie i tych wycieczek jest coraz mniej, po prostu ci ludzie umierają, ale tą sekwencję akurat pamiętam, kiedy przyjechał tu autobus i kiedy ci mieszkańcy tego jeszcze niemieckiego Grünbergu chcieli w jakiś taki godny sposób pożegnać się ze swoim dzieciństwem. Czy z tej niemieckiej historii są jakieś ciekawe legendy, jakieś opowieści, duchy, zamki, książęta, hrabiny w wieży? Nie, tak, Zielona Góra właściwie to raczej jest... była taka przemysłowo-gospodarcza, Tak. No, my mamy ulicę Zamkową, która ponoć dlatego się tak nazywa, że mieliśmy tutaj zamek, który był w kiepskim stanie i na polecenie jednego z władców został po prostu zburzony. Ale takich legend tutaj typu duchy, wieże zamkowe czy mury obronne raczej nie mamy. Jeżeli są takie legendy, to bardziej tworzone tutaj na potrzeby funkcjonowania tego przemysłu winiarskiego. Który powrócił. Tak, powrócił i bardzo się z tego cieszymy. W okolicach Zielonej Góry powstały w ostatnich latach uprawy winogron. Miejscowi wytwórcy otrzymali stosowne pozwolenia, a z tym też było bardzo dużo zachodu. Tutaj skłania się także Unia Europejska ze swoimi przepisami. Kiedy mamy teraz od kilku lat winobranie, każdy może sobie kupić wino miejscowej produkcji. Nie należą one do tanich, no ale między innymi właśnie dlatego, że są wytwarzane w takich warunkach. Jest godzina 9:24, poranek wnet w Zielonej Górze. Naszym gościem jest pan Jacek Budziński, historyk, nauczyciel, samorządowiec. Jeszcze pytanie do pana Jacka Budzińskiego, ale już tym razem ogólnopolskie, jako pytanie do pana jako do nauczyciela. Reforma oświaty, reforma szkolnictwa podstawowego i średniego, jak pan ocenia jego realizację i czy pan jest zadowolony z tego, że gimnazje zostały zlikwidowane? Panie doktorze, z całkowitą oceną tej reformy ja bym się wstrzymał, bo ona najpierw musi być dokończona, to znaczy musi być odtworzona 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, muszą ruszyć szkoły branżowe. Mam tą okazję, że nauczam 28 lat i pamiętam zarówno 4-letnie liceum, jak i 3-letnie liceum, reformy w tym 3-letnim liceum i teraz ponownie będę mógł nauczać w 4-letnim liceum i powiem panu, że sam skończyłem ten stary model edukacji i uważam, że nie należało likwidować 8-letnich szkół podstawowych, wprowadzać pomiędzy to szkolnictwo podstawowe, a ponadgimnazjalne gimnazjów. Życiowo to wygląda w ten sposób, no pewnie część państwa słuchaczy nauczyło się w tym starym systemie, ale dzisiaj to liceum właściwie powinno być odebrane i mu nazwa ogólnokształcące, dlatego że w pierwszych klasach licealnych i tak kończymy podstawę programową z gimnazjum, potem następuje w drugiej klasie bardzo głębokie profilowanie, z którego praktycznie nie ma już odwrotu i zostaje nam rok i 8 miesięcy na to, żeby zrealizować rozszerzony materiał chociażby z historii, z WOS-u czy z biologii i chemii i później właściwie jest już koniec. Natomiast 4-letnie liceum będzie służyło temu, aby rzeczywiście ta młodzież miała ogólnokształcące wykształcenie, a z kolei 5-letnie technika będą służyły temu, że więcej absolwentów techników dostanie się na studia, bo rok dłużej będzie trwała nauka, więc automatycznie na przykład będzie więcej godziny matematyki czy fizyki, a są to przedmioty później na studiach technicznych dla nich bardzo ważne, a dzisiejsze 4-letnie technikum powoduje, że absolwenci techników odstają od absolwentów liceum, bo po prostu tych przedmiotów mają godzinowo mniej.
Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie przyjedziemy za kilka lat do Zielonej Góry i wtedy pan powie, jak to się sprawdziło, przynajmniej tutaj, na lokalnym gruncie. Z miłą chęcią, panie doktorze. Pan Jacek Budziński, historyk, nauczyciel z Zielonej Góry, samorządowiec, był naszym gościem. Naszym gościem też był pan Rafał Jaszczyński, społecznik. Dziękuję panom za wizytę w Poranku Wnet. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I teraz coś sobie zagra, proszę państwa. Ja myślę, że zagra sobie Nirwana. Nirwany już co prawda nie ma, ale piosenka została, stara piosenka Davida Bowie o człowieku, który chciał sprzedać świat. Radio Wnet, www.wnet.fm